Witajcie. Bardzo piękne aukcje widziałem. I w Koszalinie chyba. Bardzo coś się zaczęło dziać, więc fantastycznie. I na granicy, blokowanie granicy niemieckiej. Też świetny temat. Oby tak dalej. Odpuścić nie można absolutnie. Brawo chłopaki. Brawo dziewczyny. O to właśnie chodzi. Absolutnie ani kroku w tył. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Miałem takie... wysłuchałem paru rozmów na temat polityków, takich nieoficjalnych, na temat tego, jak to będzie wyglądało z tym Zielonym Ładem i tak dalej, i tak dalej. Więc można by przyjąć, właściwie można przyjąć bez żadnych wątpliwości, że Unia i obecny rząd nie cofną się absolutnie przed Zielonym Ładem, czyli po prostu oni nie chcą go zlikwidować, oni będą robili kosmetyczne takie zabiegi, że tam te 4% wyłączą, tam gdzieś powiedzmy powiedzą, że nie będzie jednak trzeba tych biogazowni, że zgodzą się na tą kurę, żeby nie miała dowodu osobistego, być może na przykład zgodzą się na to, żeby można było uprawiać po jednej marchewce rocznie na przykład i po pół jabłka rocznie, prawda, i tak dalej. To będą takie kosmetyczne zabiegi. Tusk wyraźnie powiedział, że on absolutnie nie dopuszcza możliwości, żeby Zielony Ład wycofać całkowicie, i to nie jest dla niego pole do dyskusji. Chciałbym tylko przypomnieć, że nie on tutaj decyduje, tylko my, ponieważ obojętnie z której strony politycznej, to my jesteśmy powiedzmy odbiorcami tego Zielonego Ładu, a skoro my nie wyrażamy na to zgody w całości, to w całości Zielony Ład idzie do kosza. I on ma zrobić to, czego my oczekujemy, bo jeżeli po prostu jest to inaczej, to ja bym chciał z ciekawości poznać osoby, ewentualnie proszę rozpisać referendum, proszę mi po prostu powiedzieć to, że są na przykład w Polsce siły w postaci wypowiedzenia się narodu w tym temacie, że oto naród chce Zielony Ład, i proszę mi pokazać, ile tych osób chce, kto to chce, jakieś zrobić referendum i zobaczymy, kto będzie za, kto przeciw, i wtedy rząd ma obowiązek, absolutny obowiązek wykonać wolę narodu. Rzecz chodzi tutaj tak o referendum, ja już o tym wspomniałem wcześniej. Oni natomiast tego w życiu nie zrobią, dlatego że będą właśnie wtedy musieli się zastosować do woli narodu, a w ogóle im to jest nie w smak. Oni sobie rządzą jak chcą, bo takie myślą, że mają prawo i nie muszą się z nikim liczyć. Otóż tak nie jest. Muszą wykonać naszą wolę, nasze żądania, bo po to zostali wybrani. Nie po to, żeby nam życie utrudnić, a niestety to się cały czas dzieje, tylko po to, żeby to życie było dla nas łatwiejsze. Niestety wyobrażają sobie coś innego. Także, moi drodzy, ja zorientuję się jeszcze tutaj, bo na razie rozmawiałem też z rolnikiem, który tutaj w moim rejonie organizuje strajki. Jest przynajmniej w tym takim, w cudzysłowie, nie chcę powiedzieć zarządzie, ale powiedzmy wśród osób, które organizują te protesty, strajki i tak dalej, i na pewno się do nich wybiorę i pójdę z nimi, bo naprawdę leży mi to na sercu, jest mi to, rolnictwo jest mi bardzo bliskie, oprócz tego, że Zielony Ład rzeczywiście jest absolutnie szkodliwym przepisem, którą chcą nam na siłę wprowadzić wbrew naszej woli, a wtedy jak go wprowadzą, no to już praktycznie po nas, bo tak jak mówiłem, posadzisz truskawki, będziesz przestępcą, więc tak to wygląda. To jest po prostu chore. Ci ludzie są, powinni się leczyć, a nie zajmować się władzą. Także to wszyscy wiemy, jakie mają zdanie i opinie ludzie, którzy się cokolwiek interesują, nie tylko tak zwany zjadacz chleba. To jest bardzo brzydkie określenie, ale niestety wielu ludzi, którzy ogląda telewizor, to nie widzi poza telewizorem nic. I oprócz tego, że musi pójść na 8 godzin do roboty i wrócić, po prostu też go nic nie interesuje, bo przecież żywność jest w sklepie. Bo przecież lodówka jest pełna na razie, więc w czym jest problem? A w momencie, kiedy tego wszystkiego zabraknie, kiedy naprawdę będzie problem absolutnie ze wszystkim, wtedy już będzie za późno na to, żeby się
odknąć, obudzić i skończy się wtedy lamentowanie, no bo przecież chłop jeździ ciągnikiem za 1 000 000 złotych i tak dalej, prawda, w cenie Ferrari czy jakiegoś innego Lambo. Także to nie o to chodzi. Wiadomo, że to jest coś takiego, że jeżeli mamy do wywiercenia dziurę w ścianie, żeby powiesić sobie jakiś obrazek, no to mamy wiertarkę, wiercimy w tej ścianie, wbijamy, wkręcamy kołek i jest ok. Tak samo tutaj ciągnik służy nie po to, żeby jeździć na dziewuchy, w cudzysłowie, w dużym uproszczeniu, tylko po to, żeby wjechać na to pole i zrobić tutaj to, co jest do zrobienia. Więc w kategoriach pieniędzy traktować maszynę rolniczą to jest po prostu no, nielogiczne w ogóle po prostu, bo przecież nawet gdyby po prostu chciał to, co koniem będzie orał na przykład, jeśli ma te, już nie mówię 100 czy więcej, ale 10 hektarów koniem, no dajcie spokój, no absolutnie, no. Jeden potrzebuje Ursusa, 60 i mu to wystarczy. Inny, jeśli ma więcej, bo gospodarstwo jest rodzinne, wieloletnie, wielopokoleniowe, rozwinęło się do jakichś tam większych rozmiarów, 100, 200 czy 300 hektarowych, nie mówię o tych potęgach powyżej, ale takie rolnicze, rodzinne gospodarstwa, które są właśnie do 300 hektarów, no to muszą mieć te sprzęty, muszą mieć maszyny, przyczepy i tak dalej. To jest normalne, bo przecież to jest narzędzie pracy, nic innego. I wyłącznie w tych kategoriach należy to rozpatrywać. Także bardzo dobrze, cieszę się, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Na pewno się dołączę do tych strajków, zorientuję się gdzie. Wiem, że dzisiaj jest 18, wiem, że takie strajki na pewno będą 20 i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tam się pojawić. Porozmawiam tutaj z miejscowymi rolnikami, gdzie, kiedy, o której i zobaczymy się, moi drodzy, na strajkach. Tymczasem do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.